Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z Majesty. I na wstępie chciałbym powiedzieć, że tak mnie zaciekawiło tamto zdanie w ostatnim odcinku, że postanowiłem sobie je sprawdzić na translatorze. I generalnie chodziło o The Horrific Incursion Have Cased. Chodziło generalnie o to, że przerażające najazdy ustały. Takie określenie. Ale to tak, taka tylko kwestia informacyjna. Ponieważ naprawdę dostałem zdanie do przeczytania i nie byłem w stanie w ogóle kontekstu wyłapać. Więc postanowiłem to sprawdzić. Okej! Okay. I mamy dwie kolejne misje, The Barren Waste i Rescue the Prince, czyli generalnie... Waste, Barren Waste, nie wiem czy to coś nie jest z jakimiś straconymi ziemiami, coś w tym stylu. Waste od Wasteland, Wasteland to były jakieś takie ziemie i chyba coś w tym stylu, natomiast Rescue the Prince, czyli to jest na ratunek księciu. Dobra, myślę, że najpierw i tak zagramy sobie te stracone, nazwijmy to stracone ziemie. Do not despair, your majesty. Though this swampy region has yet to be transformed into a comfortable abode, I'm sure we can fulfill your mother's dream. I suggest we start small and figure out a way to productively use more of this swampy ground. Perhaps building a festive fairground in the middle of this desolate quagmire will be sufficient proof of your achievement and ability. Okej, okay, generalnie chodzi o to, że jeśli chodzi o background, że przez ten cały bagnisty region myślałem, że cały ten bagnisty region mamy do zmiany w komfortowe abode. No, generalnie mamy do zmiany w komfortowe miejsce, to nazwijmy. Jestem pewny, że wypełnimy go marzeniem matki. Sugeruję zacząć z małym... Figure out of the productivity... Z małą... Od mojej produktywności użyć więcej... Aha! Generalnie chodzi tutaj, z tego co rozumiem, żeby generalnie... nie przesadzać z budową budynku, ponieważ mamy mało miejsca na rozbudowę. Tak rozumiem to zdanie. Suggest small figure out productively use more of this swampy ground. Okej. Okay. Perhaps building. Okej, czyli prawdopodobnie zbudowanie tego całego festiwalu fairground, czyli tego pola turniejowego w środku tego zdezylowanego Quagmire, nie wiem co to za słowo, naprawdę, ale zdezelowanego miejsca, to nazwijmy po prostu, będzie wystarczające, żeby udowodnić twoje osiągnięcie i umiejętności, no, jakoś tak. Generalnie naszym celem jest zbudować ten festyn turniejowy, żeby zwyciężyć questa i wszystkie niehumanoidalne rasy i magowie są nam niedostępni. Więc skoro tak, my sobie czy siak zaczniemy od targu i od razu zbudujemy jakieś rozbudowy dla naszych wojaków. Dobra, tutaj postawmy sobie gildię wojowników. Gildia wojowników jest zawsze pewna. Tutaj myślę, że możemy postawić gildię łotrów. Majesty, the local blacksmith offers new services. Dobra. Tutaj mamy jakąś informację. Moment, od razu dzień targowy wybuduję. Czyli tak, aby wybudować ten cały plac turniejowy, musimy wybudować zamek do trzeciego poziomu. Do ulepszenia pałacu pierwszym razem potrzebujesz... Aha, żeby ulepszyć pałac pierwszy raz, potrzebujemy 4 herosów przedstawiających moje królestwo. Więc bierz się do roboty, wybuduj gildię
i wojowników. Dobra, znaczy wojowników, mówię, herosów, bohaterów. Dobra, zrobimy to, nie ma problemu. Widzimy generalnie, że znajdujemy się na mapie w centrum królestwa. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy możliwość, wybudowaliśmy gildię i możemy, musimy zrekrutować 4 herosów, żeby upgrade'ować zamek do drugiego poziomu. A dodatkowo ulepszanie pałacu. Pass building a fairgrounds will cost... Aha, czyli generalnie każde kolejne ulepszenie pałacu będzie kosztować nas trochę więcej złota. Aha, no i tutaj nam sugerują, żeby wybudować jakiś plac targowy lub dwa, żeby zachować mocny przychód. Dokładnie tak zawsze to robimy. Dobra, myślę, że wojaków możemy już rekrutować, nie ma co zwlekać. Rzeczywiście, bardzo dobry pomysł, żeby od razu wybudować drugi plac zamkowy. No widzimy, że dużo nie mamy na razie złota. Teraz obawiam się, że jak przyjdzie ten rycerz, to pojawią się pierwsze kanały. A nie, jeszcze nie. Chyba 8 chyba muszę mieć herosów, albo 6. Dobra, no to rekrutujemy naszych wojaków. Wojowników. Nie stać nas na razie na ulepszenie targowiska do drugiego poziomu, ale stać nas na rozbudowę drugiego, niech generuje nam jakiś przychód, więc, więc jest okej. Okay. Co ciekawe, możemy sobie ustawić poborcę podatkowego, żeby minimalny przychód niech będzie 250. Znaczy minimum return, minimum pickup, aha, czyli minimalny powrót, czyli musi mieć przynajmniej 250 chyba. I wtedy zmienia po prostu podejście i od razu wraca z tym do zamku. Jak zbierze minimum 250, nie idzie dalej. Ach, lub gdy obejdzie nasz poborca podatkowy wszystkie budynki. Z tego co rozumiem. No dobra. Na razie nie chcę na razie budować więcej herosów, dopóki trochę nie rozbuduję targowisk, z tego powodu, że obawiam się, że jeżeli wybuduję więcej niż 4 herosów, to zaraz pojawią mi się kanały ze szczurami. Chociaż może byłoby to jakieś też rozwiązanie, by nasi wojacy w jakiś sposób się szkolili. Ale w pierwszej kolejności chciałbym zrobić dość mocną ekonomię, tak jak sugerowała gra, czyli 2 targowiska. Nie wiem, no lubię zaczynać od 2 targowisk. Z reguły to jest taki dobry protip. Protip, no, żeby zapewnić generalnie dość mocny przychód. No, ale trzeba o tym też pamiętać, żeby cały czas klikać tutaj dzień targowy, prawda? Więc okej. Okay. Tylko w tych późniejszych misjach, z tego co pamiętam, bo nie wiem czy wspominałem, na początku grałem w tą grę jakieś 20 lat temu. O, może 15. Oczywiście w mniejszej rozdzielczości na starych ustawieniach. I powiem szczerze, że niektóre misje, z tego co pamiętam, były takie, że na samym wstępie od razu nas atakował przeciwnik i musieliśmy szybko coś wybudować i się konkretnie obronić, żeby to, no żeby po prostu wytrzymać, że tak powiem, presję misji. O, w ten sposób to ujmę. Więc nie było możliwości takiego swobodnej, wolnej rozbudowy, no niestety, ale... No ale to już na tych bardziej wymagających misjach, więc myślę, że na razie możemy sobie spokojnie omawiać wszystkie rzeczy po kolei i przejść do przodu. No dobra, za czym poborca podatkowy zbierze nam dodatkowe rzeczy, myślę, że mogę omówić, chociaż już omawiałem ich tutaj wstępnie, naszych wojowników, ich statystyki. Okej, czyli tutaj generalnie na samym dole widzimy napis This Hero Report and Untaxable Stored Gold, czyli generalnie to złoto, które nasz kolega tutaj posiada,
jest untaxable, czyli jest nieopodatkowane, więc dopiero to złoto, które tutaj jest, unreported and taxable, czyli jest to złotem do opodatkowania, czyli generalnie to, co nasz heros zbierze, część w tym złocie, znaczy generalnie w tym złocie tutaj, musi zostać opodatkowane, czyli no nie wiem, jak na przykład zbierze tutaj 100, to generalnie on będzie miał 89, bo 11 tam idzie tego złota dla nas, więc też uważam, że to jest takie dość ciekawe rozwiązanie, rzadko wydaje mi się spotykane w grach, ale jest jakieś takie, no jest to pewnego rodzaju nowość, więc okej. Dobra, myślę, że możemy sobie już zacząć produkcję łotrzyków, ponieważ już mamy czwarty level i mamy na maksa praktycznie rozwiniętą, mamy łotrzyka kolejnego. I myślę, że tutaj możemy też sobie jeszcze jednego wojownika wybudować i będziemy mieli akurat 7 postaci. No dobra. Jak poborca pozbiera podatki, myślę, że jeszcze zrobimy pierścień ochrony. Nie stać na razie naszych wojowników na to, ale widzę, że ktoś tam się czaił na mapie, więc zaczyna się powoli robić coraz ciekawiej. Okej, ma 132 złota, 38 już tu wcześniej zebranego. Zobaczymy, ile z tego będzie musiał opodatkować. Jak wróci do gildii. Okej, 118. No, czyli dość spore te podatki, powiem szczerze. Dość spore te podatki. Nie wiem, czy da się szczerze powiedziawszy sterować, ale to są tylko statystyki. Tu są wszyscy nasi herosi, służba i budynki, okej. A tu są nagrody, no i tutaj budynki, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Dobra, wybudujmy w takim razie wreszcie może gildię łowców. Wybudujemy gildię łowców. Zawsze to będzie można zrekrutować kilku łowców, żeby nam odkryli teren, bo na razie nie widzimy zbyt dużo. No, ale na spokojnie. I po wybudowaniu gildii łowców myślę, że dobrym pomysłem będzie zrekrutowanie co najmniej jednego łowcy, żeby trochę tutaj pozwiedzał nam dookoła. A w następnym podejściu dobrze byłoby ulepszyć nasze drugie targowisko do poziomu czwartego. Może niekoniecznie amulety teleportacji, które chyba tak naprawdę są używane chyba tylko przez czarodziejów, ale nie jestem tego pewny na 100%, więc różnie to może być. Nie wiem, ile on teraz 40, jakby zebrał z tego targowiska, to bym jeszcze mógł jednego łowcę. No, łotrzyki mają to, że lubią kraść, więc generalnie. A ten widzę jeszcze idzie tutaj po 2 złota, zamiast odwiedzić targowisko, szkoda. O, zebrał, dobra, to ja sobie wybuduję jeszcze jednego łowcę. Okej, no i widzimy tutaj, że pokonał jakiegoś zombiaka, nasz wojownik. Myślę, że będzie go stać wreszcie na jakąś broń, którą będzie mógł kupić w kuźni. No i możemy obserwować całe poczynania naszego królestwa i zrobić ulepszenie dla naszego targowiska drugiego. Dlatego, tak jak mówię, no, czy to jest RTS, czy to jest strategia? Ja uważam mimo wszystko, że jest to jednak mimo wszystko symulacja, a nie strategia. No bo obserwujemy, jak nasi herosi sobie żyją i tak dalej. Oczywiście, no, mamy wpływ na niektóre rzeczy, więc jest okej, ale no, nie możemy bezpośrednio. Chciałbym teraz na przykład, żeby ten łotrzyk uciekł, ale on nie ucieknie, on zginie.
A szkoda, bo miał już trzeci level. Więc musimy sobie w takim wypadku wybudować nowego i odpalić dni targowe. Okej. Chcę z maksymalną ilość łowców zrobić, żeby nam odkryli cały teren na wszelki wypadek. Żebyśmy widzieli zawczasu wszystkie zagrożenia. No i dobra, widzimy, że tu nasi wojownicy walczą. Ten nie jest w najlepszej formie. Z wojownikami jest o tyle łatwiej, że jeżeli nie mamy dostępu do żadnej gildii, widzimy, że któryś z wojowników umiera, możemy zastosować taki trik, że weźmiemy Call to Arms, czyli wezwanie, i weźmiemy wszystkich pod naszą gildię wojowników. Wtedy oni, nieważne gdzie będą się znajdować, po prostu przybędą w jednej chwili, więc no okej, dobra, jest to takie zagranie dość mocno strategiczne. Ale to wychodzi ze specyfiki budynku, podobnie jak ze wszystkich innych, więc uważam, że jest to bardziej symulacja niż RTS. W sumie to, jak chcecie, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza wersja. Czy bardziej uważacie to za symulację, za strategię, czy za jakąś taką mieszankę. Bo w sumie jestem ciekawy, jaka jest wasza opinia. Okej. Okay. Wystawiliśmy tutaj nagrodę za 200, trochę mało. Myślę, że mogę jeszcze tak do 500 podnieść. Nasz dzielny wojownik ma już... rajduje samotnie na razie, ale już widzę, wsparcie idzie. Leży potworów. No i dobrze. Sam z siebie. No jak stwierdziłem, że jak sam z siebie rajduje, to... a, to dam mu jakąś tam nagrodę. Okej, okay, gdzieś tu się pojawił troll. Rzeczywiście jest troll. Nasz łotrzyk wpadł w szał, berserk. Więc najprawdopodobniej troll go zabije. Nasz łotrzyk ma co prawda pary 39, więc raczej nie ma szans. No, tak jak myślałem, ale przynajmniej jeszcze jeden level. O nie, troll okradł nasze targowisko. O, szkoda trochę. Myślę, że możemy ulepszyć też kuźnię. Myślę, że tego łotrzyka też troll pokona dokładnie. Myślę, że ten łotrzyk też nie przeżyje, więc myślę, że łotrzyki będą nam padać teraz, czy chcemy, czy nie. Więc możemy zastosować teraz trick Call to Arms. Nie wiem, czy łotrzyki przetrwały, najprawdopodobniej nie. Ten też co prawda zginie, mimo że ma trzeci level, bo wpadł w szał, a tu jest niedźwiedź. Chyba, że ktoś mu pomoże, o ile ktoś zdąży mu pomóc, ale wydaje mi się, że raczej nie. No, niedźwiedź na dwa strzały go ma. Tylko niedźwiedź też nie ma jakiegoś tam super trafienia, prawda? Więc tak to wygląda. Myślę, że możemy zrobić ulepszenia dla kolejnych broni. I będziemy zaraz... no, przedłowca zrobił swoje. I będziemy zaraz kontynuować rozbudowę w stronę zamku. W sensie, żeby wybudować zamek na drugi poziom. Okej, widzę, że tu łowca walczy. Ten łowca widzę, że już jest dość nieźle obkupiony, bo ma łuk drugiego poziomu i ma do tego jakiś tam podstawowy, lepszy pancerz. Ten też był dość lepiej zrobiony niż standardowy łowca, ale niestety nie przeżył. Okej. O, ten łotrzyk też jest na dwa strzały. Teraz na 3. Ale widzę, że z tego co łotrzyk ma tam, nie wiem, 58% szans na trafienie. A troll ma jeszcze 30% szans unika, czyli 28 szans tak naprawdę miał na trafienie. Szkoda trochę, bo to jest dość mało. Łowca z tego co wiem ma trochę więcej. Łowca ma 77% na trafienie, więc to jest sporo więcej. Szczur ma na przykład do 30%, czyli tam 77 minus 30,
O, prawie 50%. Niecałe oczywiście. Dobra. Myślę, że jest w miarę stabilnie. Myślę, że muszę kontrolować naszych rycerzy. Ponieważ ich mogę w miarę ocalić. Oczywiście jakbym miał jakieś czary leczące czy coś takiego, to mógłbym ocalić więcej naszych wojowników. Ale to dopiero z misjami, kiedy będą dostępne świątynie. Widzę, że nasi wojownicy sobie dzielnie radzą. Tutaj musi być jakieś leże z tego, co mi się wydaje. A dajmy tam na eksplorację 200. Jakiś łowca pewnie, na pewno będzie chciał to ogarnąć. Dobra, zawezwijmy ich, bo widzę, że tu chodzi niedźwiedź. Więc wojownicy bardzo szybko się rozprawią z niedźwiedziem. A szczerze powiem, nie chciałem, żeby zginął mi mój poborca podatkowy. Widzę, że atakują nas bardzo mocno. Mocny łotrzyk. Ale niestety z Minotaurem starcia nie przeżyje. Generalnie tak, czym potężniejszy potwór, tym nasi bohaterowie zdobywają więcej doświadczenia, atakując go. I nieważne, czy strzelają do niego, czy biją się wręcz, czy trafiają, czy nie trafiają. Wystarczy, żeby wykonali po prostu atak. Udany, nieudany, nie ma znaczenia, żeby dostawali doświadczenie, więc tak to wygląda. Myślę, że to też jest fajna mechanika, prawda? Bo nie tylko przecież pokonanie przeciwnika, jak w większości, na przykład, nie wiem, gier RPG, powoduje to, że przeciwnicy, że bohaterowie dostają doświadczenie i stają się potężni. Więc uważam, że to jest jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo fajnie rozwiązana mechanika. Okej, no mamy tu łotrzyka 6 poziom, nie wiem, czy da sobie radę z tą plujką, co to jest? Rust Splitter. Okej. Dobra, mamy jakąś informację. Teraz posiadam pałac na drugim poziomie, i będziemy potrzebować Presence 12 Heroes. Aha, i będziemy potrzebować obecności 12 bohaterów, aby ulepszyć pałac do trzeciego poziomu. Zbuduj trochę więcej gildii, zrekrutuj więcej herosów i wtedy będę mógł ulepszyć pałac. No dobra, czyli generalnie tutaj mamy 4 herosów, tu mamy 4 herosów, tu mamy 4 herosów. Czyli mamy maksymalną możliwość, więc po prostu budujemy pałac. Wooden Banner. Castle Darkmoor. Czyli mamy tutaj jakiś dark castle, jakiś mroczny zamek. Został odkryty. Oj, szczur załatwi nam chyba tego łowcę. Nie, na szczęście nie. Okej, mamy tutaj łowcę już na przykład z łukiem kompozytowym. O, widzę, że troll zaatakował gildię akurat, jak na szczęście wszystkie łotrzyki się w niej znajdowały, więc miał trochę problem, jak nagle wszyscy wyskoczyli i, że tak powiem, odpowiedzieli ogniem. Dobra, i co teraz? Mamy zamek na... Nasz zamek osiągnął trzeci poziom. Czyli generalnie najwyższy, ale przed tym, za czym będziemy mogli wybudować plac turniejowy, musimy zniszczyć pobliski mroczny zamek, żeby odzyskać ingredients for a hardened ground spell. This will make the swamp stable. Aha, czyli generalnie, żebyśmy musieli przerwać jakąś klątwę, żeby bagna stały się trochę bardziej stabilnie. I najprawdopodobniej chodzi tutaj o ten zamek. Ale myślę, że i tak w pierwszej kolejności zniszczymy sobie leże, które tutaj jest, żeby nam nie generowało potworów. A też nie wiem chyba, czy to mówiłem, czy nie, ale to chyba jest raczej takie dość oczywiste, że każde z tych leż, które tutaj są, generuje jakiś różny rodzaj potworów. No na przykład widzimy, że ten zamek generuje nam te Rust Splitter, tak? To są, nie wiem, rusty zardzewiałe, zdrętwiałe.
splittery. Split to jest splunąć, opluć. Więc to są jakieś jakiegoś rodzaju plujki, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, no to okej. Okay. Jeżeli chcemy zrobić bagno stabilnym, więc postawmy jakąś dużą nagrodę za ten zamek. Dajmy na przykład 2000. To jest naprawdę bardzo duża nagroda. A za trolla dajmy na przykład 500. I zróbmy wymuszenie, żeby nasz poborca podatkowy nie musiał ginąć. No i dobra, no i widzimy tutaj, że zachęciło to kilku łowców. Widzimy mały kompozytowy. Ale martwi mnie to, że nie kupują mikstur leczących. Okej, widzimy tutaj 9 plus 2. Nie wiem, czy to plus 2 czasem nie oznacza, że jest zatruty. A nie, ta czaszka oznacza, że jest zatruty. Tak na dobrą sprawę. Czyli już widzę, wszyscy mają broń dystansową zatrutą. A, to dobrze. To bardzo to potrafimy ucieszyć. Okej. Ten ma 11, a ten ma... O nie, wampir. No to z wampirem będzie ciężko. Wampir generalnie wszystkich magicznych rozkłada jak chce, bo się zabijają u niego. Wampir to naprawdę trudny przeciwnik, ponieważ ma tą aurę odbijającą i do tego przy zadawaniu obrażeń się dość mocno leczy. Ale generalnie jak siądzie na niego dwóch, trzech rycerzy czwartopoziomowych, to są w stanie mu dać radę. No i dobra, no i myślę, że bez problemu sobie ta czwórka tutaj z nim poradzi. Wampir to, tak jak mówię, bardzo potężny przeciwnik, no ale... Gdy ludzi kupa i Herkules dupa, tak się mówi, tak? Dobra, no i co my tu mamy? Osiągnęliśmy zniszczenie zamku, zniszczyliśmy zamek Dark, ten mroczny zamek został zniszczony i zostały, że tak powiem, odzyskane potrzebne przedmioty do utwardzenia gruntu. Ziemi generalnie, na której się znajdują te bagna. Teraz możemy wybudować nasz plac turniejowy and provide you the provide nie, prove your worth as ruler. Aha, i udowodnić swoją wartość, tak w skrócie. Dobra, no i tu jest ten plac turniejowy. Już go w pierwszym odcinku próbowałem co nieco o nim opowiedzieć, ale niestety misja się zakończyła i mi się nie udało. No i tutaj będzie najprawdopodobniej tak samo. No i okej, okay, tak wygląda czysta mapa. I teraz tak, ciekawa rzecz. Tu jest wejście do kanałów. Tego nie da się zniszczyć, nie da się wystawić na to nagrody. A to jest spowodowane rozwojem naszego miasta. Kanały są spowodowane tym, że nasze miasto się rozwija, czyli mamy coraz więcej herosów. I w momencie... I ono generuje nam szczuro ludzi i szczury. O właśnie, tutaj wyszedł jeden taki ratman. Więc zawsze dobrze mieć kilku henchmenów albo kogoś, kto aktualnie znajduje się w mieście, kto będzie z nim walczyć. No i dobra, i zorganizujmy jakiś turniej, ale za czym to tego doszło, osiągamy zwycięstwo. It's done, Majesty. We're on the road to building a bright future for the kingdom. Your mother, the late queen, would be very proud of your accomplishment. Udało się, mój panie. Jesteśmy na dobrej drodze do wybudowania jasnej przyszłości dla naszego królestwa. Twoja matka, królowa, byłaby bardzo dumna z twojego osiągnięcia. Accomplishment. To jest achievement, to jest osiągnięcie. Accomplishment. Z twojego ukończenia misji, to nazwijmy. No dobra. O, tutaj danger level 2, to praktycznie w ogóle zerowy. No ale dobra, no udało się. Udało się wykonać kolejną misję na poziomie łatwym. My liege, it's good to see you again.
As you're well aware, Ardania's hotlands have flourished under your steady rule. Indeed, your leadership has ushered in a new era of prosperity. However, the untamed frontier of the northern reaches remains a haven for chaotic forces that still threaten our fair land. It is my counsel that you begin a northern expansion to quell these agents of turmoil. While this adventure presents great challenges, it offers even greater rewards. I'll now take my leave, Majesty, so that you may consider this undertaking and decide where to begin. Okej, okay, czyli generalnie nasze królestwo prosperuje coraz lepiej po wykonaniu tych trzech misji na poziomie podstawowym i została nam zaproponowana propozycja, została nam, że tak powiem, dana propozycja, że możemy się wybrać na misję, na zadanie, które jest, dotyczy poziomu eksperta, jeżeli myślimy, że jesteśmy na tyle dobrzy, by je wykonać. No i możemy spróbować sobie odkryć którejś z misji, wykonując resztę wymaganych, że tak powiem, zadań. I generalnie ten Nord Expansion, czyli generalnie to, co jest za górami na północy, to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i bardzo duże nagrody, z tego, co nam powiedział nasz doradca. Ale myślę, że udało nam się tutaj trzy... Myślę, w Central Plainsach czy misję wykonać i myślę sobie, że zrobimy w kolejnym odcinku uwolnić księcia, a jeszcze w kolejnym spróbujemy sobie zrobić jedną z sekretnych misji, żeby centralne równiny mieć w 100% zaliczone. A z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować, zapraszam na następne odcinki, trzymajcie się, cześć!